Słuchajcie, dobre wiadomości są takie, że rok 2020 powinien przynieść nam zdecydowanie więcej dobrych, intrygujących premier na rynku konsumenckich. Myślę tutaj o premierach zarówno na rynku dronowym, jak i na rynku kamer sportowych i kamer ogólnie dostępnych dla nas używanych, takich jak właśnie kamery do vlogów, do codziennych nagrań szybkich, gdzie jakość już wchodzi coraz lepsza i gdzie mamy do dyspozycji już sprzęt, który jeszcze do niedawna był dostępny tylko i wyłącznie dla profesjonalistów. Właśnie jedną z takich nowości, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest wejście Hubsana. Ja tutaj mam Hubsana w wersji Pro, ale wchodzi właśnie dwójka, która zawiera tak dużo innowacji, że trudno to zmieścić nawet w jednym zdaniu odcinku wypowiedzi. Dlatego przygotowałem specjalny epizod. Mam nadzieję, że naprowadzę Was na parę faktów. Warto zwrócić uwagę na tego drona, dlatego że on jest mniej więcej w cenie Mavica Mini Combo. Tak, Mavica Mini Combo. Jakie mamy tutaj innowacje, słuchajcie, i co zostało zrobione w stosunku do wersji Pro? Przede wszystkim mamy tutaj 4K w 60 klatkach na sekundę i Full HD w 120 klatkach na sekundę. To jest mega poprawa, dlatego że jeżeli te deklaracje producenta wejdą w grę i faktycznie ta jakość będzie dobra, to mamy lepsze parametry niż w Mavicu 2 Pro, co wydaje się być kosmiczną deklaracją w takim obliczu, że ten dron kosztuje około 2000 zł, prawda? Druga ważna sprawa to jest sensor. Wprowadzono większy sensor, 1/2/3 cala, czyli klasyczny sensor stosowany w małych dronach konsumenckich. Tutaj mamy do dyspozycji sensor produkowany przez Sony. Kolejna rzecz to są ujęcia w RAW-ie, wideo SLN, RAW Mode jest, czyli tryb RAW, ustawienia manualne, kolory i balans bieli. Genialna sprawa, Hubsan rozszerza zarówno sprawy związane z hardwarem, jak i oprogramowanie i wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zobaczymy, na ile Hubsan wywiąże się z obietnic. Kolejna sprawa to są timelapsy, moving timelapsy nawet, czyli coś jak hyperlapsy w tej chwili. To, co widzieliśmy w Mavicu 2 Pro i w Mavicu 2 Zoom, może być też obecne w Hubsanie. Sprawdzimy, w jakiej jakości. Pamiętajcie, że to jest zapowiedź i wiele osób, które oglądają po czasie ten film, na przykład po 3 miesiącach, mówią, dlaczego ty, gościu, nie testujesz tego sprzętu? A to dlatego, że jeszcze nie ma sprzedaży, że pierwsze wysyłki są szykowane dopiero w tej chwili. Movie, czyli tak jak CineSmooth, bardzo ładny, piękny, kinowy tryb lotu. Następnie Orbit, 360 stopni, panorama, droni. To są typowe i klasyczne tryby inteligentne, które tutaj w Hubsanie dwójce będzie można znaleźć. Tryb nocny, zasięg przede wszystkim. Mamy tutaj do dyspozycji LIS, czyli ten system transmisji LIS dwójkę i zasięg, który deklaruje producent, to 6 km. Niesamowity kosmiczny zasięg, czyli bardzo stabilny sygnał i faktycznie Hubsan ma dobry sygnał. Można się przyczepić do paru rzeczy, ale jeżeli chodzi o zasięg, jest zdecydowanie lepszy niż na przykład Mavic Air czy Mavic Mini, a w tym segmencie cenowym DJI no, najbliżej dopiero Mavic Pro, który ma zasięg dobry, bo ma OcuSync. Kolejne rzeczy, czujniki VPS-y i optyczne czujniki. Genialna sprawa, dlatego że po raz pierwszy będziemy mieli możliwość bardzo stabilnego zawisu. Ten zawis nie jest zły, ja testowałem parę razy już, latałem około 7 razy, bo on dopiero do mnie przyjechał, ten Pro, i muszę powiedzieć, że ten zawis, on jest wystarczający już na bazie samego GPS-u. Tutaj nie mamy czujników w wersji Pro, w wersji dwójce będziemy mieli czujniki, także fajna sprawa. I dużo lepszy kontroler, już kontroler z wyświetlaczem. To, czego można doświadczyć, to faktycznie ten kontroler jest nieco amatorski przy Hubsanie, ale i joysticki pracują tak, jak a nie inaczej, więc on jest na przykład bardzo czuły na bodźce, na ruchy drążkami. Natomiast pamiętajcie, że to jest dron, który też w wersji najwyższej już kosztuje 2000 zł, a wersja niższa około 1300, więc to jest naprawdę niski poziom cenowy w stosunku do na przykład do DJI. Hubsan 2 będzie szybszy. Tutaj mieliśmy do dyspozycji 8-10 metrów na sekundę. W Hubsanie 2 20 metrów na sekundę, czyli ten tryb sportowy faktycznie już około 70 km na godzinę. Genialna sprawa.
sprawa. To, czego brakowało, słuchajcie, jeszcze jest jedna cecha, której dosyć mocno brakowało, to inteligentna bateria. Tutaj mieliśmy, no niestety, bateria taka jak jest, nie widać nawet jej stanu w tej chwili, stanu naładowania, dopiero poprzez ładowarkę można sprawdzić status baterii. Poszli znowu do przodu z kolejną cechą, a mianowicie wprowadzenie inteligentnej baterii i 33 minuty lotu. Jeżeli te wszystkie cechy faktycznie się potwierdzą, jeżeli będziemy mieli dobre recenzje tego drona, bo one dopiero powinny być w Polsce za jakieś 3-4 tygodnie. Pamiętajcie, że ja to nagrywam na początku stycznia, więc dopiero na przełomie stycznia i lutego powinniśmy mieć te drony w Polsce, więc to będzie naprawdę rewelacyjny produkt, jeżeli chodzi o budżetowy dron, który ma tak niesamowite możliwości. Budżetowy, mówię, już w zasięgu 2000 zł. Automatycznie wyszukiwanie apronu to jest to, co już zapowiadano wcześniej, a mianowicie on zerka w dół i śledzi, gdzie jest literka H, czyli gdzie jest nasz landing pad i kieruje podczas lądowania drona w to miejsce. Szybki demontaż gimbala, co ciekawe, tutaj mamy szybki demontaż samej pokrywy, ale właśnie w wersji drugiej też jest taka możliwość, żeby zdemontować szybko, czy szybciej gimbal. Słuchajcie, patrząc na całość, na to, co robi Hubson, to jest dobre. Ja sobie zdaję sprawę, że pierwsze Phantomy też nie wyglądały tak, jak dzisiaj wygląda Phantom 4 Pro V2, czy tak jak wygląda Inspire, czy Mavic 2. One wyglądały faktycznie bardzo siermiężnie, więc trzeba spojrzeć też na Hubsona takim okiem, może trochę z przymrużeniem oka, ale bardziej też takim okiem, który jest no, bardziej tolerancyjny, myślę. I jeżeli ta firma tak mocno się rozwija i przede wszystkim jest dostępna dla Polaków, to nie jest Skydio czy Otel, które wysyła tylko do Stanów i do Kanady. To jest firma, która jest otwarta na świat i faktycznie jesteśmy w stanie zamówić tego drona. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce go, tą dwójkę przetestować, czy wersję Pro przetestować, link poniżej ja umieszczę do poszczególnych produktów, można zamówić, gdzie już jest cały czas dostępna sprzedaż. Jeżeli będę miał dostęp do kuponów rabatowych, to też Wam udostępnię na bieżąco. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej audycji. Cześć. Take photos in the raw format. Video shooting support SLN raw mode that reserves more video details to give you a realistic visual feast. Everyone has the tool to discover beauty. Let's embrace this colorful world. Xeno 2 can shoot amazing time-lapse videos with one click. Experience the ever-changing world of light and shadow. Create time-lapse works that are undetectable to the naked eye. Xeno 2 uses Sony 1 out of 2.3-inch image sensor, endowing an outstanding capability to capture light and shadow. The dual DSP hardcore unit guaranteed the ability to process 4K video data. Help you to experience the rich and beautiful city. Free to adjust the color and shooting parameters with customizable color and white balance when taking photos and videos. Present your creative blockbusters with color. Upgraded AI image follow. Let Xeno 2 become your intimate photography partner, improving the response speed, increasing type identification. Provide arbitrary shooting for you, achieving a more accurate image following. Movie mode provided a more precise altitude control. You can adjust the speed of the tilt axis of the gimbal on app. Meet various needs of shooting speed. Lends professional, smooth, and unique effects to your work. Come into your life, discover the world. Orbit shooting. 360-degree shooting. Line fly mode. Panorama mode. Interact with nature, life with your heart. Feel every beauty on earth. Yes, you will find the world filled with fun and joy. Hubson Xeno 2 Freshen Up. Widen your horizon, explore the world. A refreshing change. Give a good account.